Po Adwencie przygotowujemy się na przyjście Chrystusa. Oczekujemy Dzieciątka Jezus i oczekujemy świąt Bożego Narodzenia. Krzątamy się przy zakupach. Musimy wszystko kupić i na Wigilię, i na święta, i przede wszystkim prezenty. I tak czyni większość narodu. A część tego narodu, ta biedniejsza, idzie po chwilówkę. Zadłuża się. Po to tylko, żeby móc urządzić święta raz w roku. I kupić te prezenty, o których marzą dzieci, rodzice, znajomi, przyjaciele. I ta część narodu to jest jakaś 1/3, która zadłuża się i potem musi to oddać na bardzo wysokim oprocentowaniu. I to są dni przedświąteczne. Jest jeszcze druga część narodu, bardzo nieduża. Nazywamy ją Warszawką albo Salonem. Ona nie ma żadnych problemów z zakupem prezentów, ani z wyjazdem na bardzo piękne, egzotyczne wakacje, urlopy. Ona nie ma żadnych problemów materialnych, ale ona ma jeden poważny problem pozamaterialny. Utrata wpływów po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości to jest praktycznie utrata władzy, którą posiadała przez co najmniej 8 lat, no może nawet więcej, jakieś 24. W związku z tym ten establishment walczy w tej chwili z nową władzą, nie oglądając się na skutki. Oni naprawdę nie mają żadnego problemu z załatwieniem sobie jedzenia na święta. Oni nie muszą brać kredytów. Oni po prostu muszą zdobyć władzę na powrót. Stąd zdumiewające pomysły z demonstracjami pod różnymi siedzibami, pod domami polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie ci rujnują nastrój przedświąteczny, nie zdając sobie chyba sprawy z jednego, że naród nie jest ich protestem zainteresowany, że naród ma swoje własne problemy, że naród interesuje się zapowiedzianymi reformami, które ułatwią narodowi życie i poprawią jego byt. Niepojęte jest, jak można właśnie w najbardziej gorącym okresie przedświątecznym tak bardzo ten okres niszczyć, demontować i demolować.